I dzisiaj koncentrujemy się na netherze. Powracamy do netheru. No, ponieważ to jest kolejny krok, który musimy zrobić, żeby jakoś tam osiągnąć progres, jeśli chodzi o technologię, powiedzmy. No jednak zanim to zrobimy, będziemy musieli jedną jeszcze rzecz zrobić w naszej bazie. No, to za chwilę. Tak więc powracamy. Ja tutaj troszkę rozegrałem offline. Nie jakoś dużo. Jak widzicie, rozszerzyłem tutaj nieco płotki. Poprowadziłem tu kolejną ścieżkę. Troszkę rozbudowałem dach tego naszego chlewu. No, pokażę wam w jakim celu za chwilę. Zrobiłem tutaj, wyciąłem także tutaj dziurę. I właśnie, wydobyłem dość sporo żelaza, węgla i kamienia. No, tego kamienia będziemy potrzebowali do właśnie netheru, a węgla będziemy potrzebowali na pochodnie. Ja z żelaza wytworzyłem także nożyce. No ja je już niemal całkowicie zużyłem na to, żeby zebrać wełnę z naszych owiec, no, które jak widzicie troszkę rozmnożyłem. Tak więc mamy tutaj wełniane ubranie, a także skórzane buty. I poza tym zebrałem także bluszcz, dzięki czemu udało mi się zbudować kolejny poziom naszej pułapki. Co my tu mamy? Alduin Sikorski, wielkie dzięki za przedłużenie suba. Wielkie dzięki. Szósty miesiąc. Pół roku. Wielkie dzięki. Pozdrowienia dla Trasza oraz Tanów oraz Mastero. Dziś mam wyzwanie dla Trasza. Przeczytaj Grzegorz Brzęczyszczykiewicz z Chrząszczyżewo... Oj, zniknęło. Nie zdążyłem, zniknęło. No dobra. I zakręt. Także wielkie dzięki za suba. Drugi miesiąc. Wielkie dzięki. Wielkie dzięki. A zobaczmy tam, czy doczytam do końca ten łamacz języka. Okej, na razie nie jestem w stanie odczytać ponownie chyba tej wiadomości. Sorry. Ale wielkie dzięki, Alduin. Dobra, tak więc wracając do tematu, zbudowałem kolejny poziom tej naszej pułapki, no ale niestety nożyce już są praktycznie do wyrzucenia. Do wyrzucenia jest także żelazny topór. No mam jednak żelazny miecz i żelazną łopatę, tak więc nie jest aż tak źle. Ok, tak więc wracamy od razu, idziemy odłożyć te niemal zużyte narzędzia do złomu, tak aby w przyszłości odzyskać z tego materiały. A więc odkładamy to tutaj. Nie potrzebujemy także w sumie tej motyki w tej chwili, tak więc odkładamy ją tu. I właśnie, ja cały ten kamień, którego będziemy potrzebowali w netherze, wydobyłem tu. Po prostu zacząłem kuć tutaj dalej ten tunel, który biegnie na północ. No i cóż, być może kiedyś pozwoli nam to szybciej podróżować na północ, na przykład do tej wioski. I kto wie, być może nawet moglibyśmy zbudować tutaj kolejkę elektryczną. Ale to pieśń dalekiej przyszłości. Dobra, szybko wydobędziemy grzyby, ponieważ no, zanim wyruszymy do netheru, przyda nam się więcej pożywienia. Dawno tutaj nie zaglądaliśmy. I mamy pełno grzybów. No tutaj właśnie cztery mogą poza tym jednym wyrosnąć, tak więc farma jest maksymalnie w tej chwili rozrośnięta. Okej, okay, tutaj także mamy maksymalną ilość grzybów, tak więc świetnie. No, narobimy sobie szybko dość sporo pożywienia, będziemy mieli potem z tym spokój. Dobra, jeszcze tutaj.
I zrobione. Dobra, idziemy szybko to wrzucić do kotła i ja w tym czasie wam pokażę, co tam jeszcze zrobiłem offline. Tutaj już żadnych grzybów nie ma. Ale tutaj mamy kilka, widzę, czyli 9 możemy wykorzystać. I z tego możemy 3 omlety zrobić, o ile się nie mylę. Tam zrobimy coś takiego. I to możemy załadować do kotła. Dobra, idziemy zobaczyć szybko, co ja tam zrobiłem na zewnątrz ostatnio. Mamy chyba także agresywnego pająka po raz kolejny. Aż 2. 3. O cholera. No trzeba coś z tym zrobić, bo tak nie może być. Trzeba będzie oświetlić tamten teren. A więc tak, po pierwsze zobaczmy, co ja zrobiłem tutaj. Jak widzicie, troszkę rozbudowałem ten płotek. Mamy więcej terenu. Tutaj mamy ścieżkę. Jak widzicie, dużo więcej owiec. Mi się wydaje, że taka ich liczba powinna spokojnie wystarczyć. Potrzebujemy ich tylko na wełnę, tak naprawdę. I tutaj zrobiłem, jak widzicie, takie schódki prowadzące do góry. I jeżeli będziemy chcieli rozmnożyć te zwierzęta, to po prostu będziemy wrzucali tutaj... No, wystarczy, że wrzucimy tu zboże. Tak więc możemy karmić łatwo świnie, krowy i owce. Tam jest takie kolejne usprawnienie. Troszkę zmieniłem także wygląd tego kurnika. No, wydaje mi się, że z wikliną u góry wygląda to lepiej. Troszkę zmieniłem także farmę kakao. Łatwiej się po prostu zbiera, jeżeli to jest w takiej formie. A, pełno mamy jeszcze grzybów? Nie wykorzystałem ich do końca? No dobra, zaraz to zobaczymy. I właśnie, kolejny poziom pułapki. Kolejny poziom automatycznej pułapki. No tutaj zrobiłem takie barierki, bo dość często spadałem schodząc po tej drabinie. Tak więc mamy tutaj identyczną szachownicę, tak jak na niższym poziomie. No właśnie, po raz kolejny spadłem niestety. I cóż, mając dwa poziomy, mamy tutaj kolejny efekt. No zaraz wam pokażę. No przed chwilą coś tutaj zginęło. I właśnie, mamy kolejny żelazny miecz, który możemy przetopić. I tutaj mamy coś nowego, jak widzicie. Mamy szklane butelki i wiedźmie kurzajki, a więc grzyby, które można wykorzystać w alchemii. No i właśnie te przedmioty pozostawiają wiedźmy. No bo cóż, zbudowaliśmy tego spawnera, tą pułapkę na potwory na biomie bagiennym. Tak więc będą się generowały także wiedźmy. Tak więc bardzo nam to ułatwi, powiedzmy, alchemię. No tylko żeby rozpocząć alchemię, tak naprawdę, to będziemy potrzebowali... No, pewnego grzyba, który rośnie tylko w neterze. Tak więc kolejny argument. Kolejny argument, żeby tam powrócić. Dobra, tak więc no, jesteśmy już niemal gotowi do wyruszenia na wyprawę. Nie wiem, czy nie mam za głośno, ale chyba jest ok. Tylko że zrobimy jeszcze jedną rzecz, ponieważ no, przerobimy nasze żarno. Niestety ja zrobiłem taki niewielki test, wrzuciłem tutaj nieco zboża. Dokładnie 30 jednostek do przemielenia. I niestety potem, zbierając w koperach, okazało się, że mieliśmy tylko 18 jednostek mąki. No, czyli ponieśliśmy dość spore straty. No niestety zmielone materiały wyskakują z tego po prostu na boki i no, utykają w tych blokach. Dlatego też kompletnie to, no za chwilę kompletnie to przerobimy. Kompletnie to przerobimy. A więc tak, po pierwsze przyda nam się kolejna skrzynia. Tak więc szybko utworzmy ją. Szybko troszkę tutaj potnijmy. Okej, powinno być akurat na dwie skrzynie.
Aha, nie mamy topora. Niestety nie mamy żelaza na topory. Dlatego też trzeba będzie wykorzystać kamień. Niestety. Ok, tak więc wszystko to musimy tutaj niestety rozmontować. No tutaj widzicie, mam pochodnie z redstone'u. No to jest taki obwód, który aktywuje i deaktywuje żarno. No, w każdym razie musimy się tego pozbyć w tej chwili. No jednak ja już mam, no nie będę kombinował, jak to zrobić. Ja już wiem, jak to zrobić, muszę to tylko zrobić. Okej, dajmy pochodnie w sumie tutaj na razie. Tego wszystkiego tutaj możemy się pozbyć. Okej. Teraz tak, powyjmować szybko wszystko z tych hopperów. I tak naprawdę, no w tym, jak to przerobię, to będziemy potrzebowali tylko jednego hoppera. Wszystko się będzie w nim zbierało. Powinna być 100% efektywność. No za chwilę wam pokażę, o co chodzi. No wykorzystamy w tym celu wodę. Tak naprawdę. Tak, dodałem na tabliczce cel mauzoleum dla psów. Jest dodany, tak więc spokojnie. No, przydałby się żelazny topór już. O, słychać także, że pułapka działa cały czas. Tak więc świetnie. No tak więc, no ten wzór na żarna nie był zbyt efektywny. I kompletnie to przeniesiemy, dlatego też odzyskam tutaj osie i przekładnie. I chyba nie będziemy nawet potrzebowali nowych osi i przekładni. To co mamy tutaj powinno nam wystarczyć. Ok, znowu coś ginie. Dobra, idziemy szybko tutaj na ten strych. Czyli odzyskam tutaj stąd tąże przekładnię. A także osie. A, chyba nie mamy miejsca w ekwipunku, widzę. Trzeba się czegoś pozbyć. Dobra, tego nie potrzebujemy. Redstone'u też w sumie nie potrzebujemy tak naprawdę. Odzyskajmy szybko te osie. Dobra. Teraz to, żeby było estetycznie, to zalepimy tutaj tą dziurę. Ok. Idziemy na dół. I dobra. Teraz tak, przeniesiemy w sumie tą skrzynię tutaj, bo to będzie mi troszkę psuło szyki. Zróbmy coś takiego. Tu będziemy wszystkie zmielone rzeczy po prostu z żarna przechowywali. Zróbmy coś takiego. A, potrzebujemy miejsca. Dobra, na razie odłożę tutaj to. No jak sami słyszycie, potwory cały czas giną w pułapce. No, ten drugi poziom naprawdę zrobił różnicę. Naprawdę zrobił sporą różnicę. Zabierzmy także to wszystko. No, mamy pełno tych włókien, jak widzicie. Coś takiego. Okej, zrobione. Dobra, tą skrzynię możemy zabrać i sobie zostawimy ją, powiedzmy, tutaj. Tych schodów też nie potrzebujemy. Tak więc mamy troszkę więcej miejsca w ekwipunku. I teraz no, ja już wam pokazuję, o co chodzi, jaki jest mój plan. Tak więc wyprowadzimy nasze wały tego budynku nieco w tym kierunku. Zaraz wam pokażę, o co będzie chodziło. Więc tu możemy wykuć dziurę.
Bierzemy wały, czyli raz, dwa i trzy. Trzeci będziemy musieli zamontować z tamtej strony. Okej, patrzcie, no kolejka już do naszej pułapki się robi. Czy slime tutaj idzie? No super. No super, no ten drugi poziom naprawdę robi sporą różnicę. A więc tak, czyli mamy tutaj trzy maksymalne wały. Instalujemy więc przykładnie. Okej, działa. Dobra, teraz musimy się tutaj troszkę podkopać z dołu. I dajemy tutaj... aha, właśnie, najpierw oś. I żarno. Tylko żeby nam to nie hałasowało, to od razu zamontujemy tu dźwignię. To wyłączymy tymczasowo. Dobra. Wykopmy także to tutaj okolice. Czyli tak, z żarna przedmioty wypadają na boki i niestety tam nam utykały w ścianach. Dlatego też ja wykorzystam tutaj wodę, tak aby ona opływała tutaj, no, całą tą okolicę dookoła żarna i zbierała wszystko do jednego strumyka. No tak więc to będzie chyba dobra opcja. Musimy się także spieszyć, bo widzę, że robi się ciemno. A! O cholera! O kurde! Zabiłem ją. Kurde, następna! A nie! Nie jest dobrze, moi drodzy. Zabiłem kolejną kałamarnicę, ale trzecia. Nie wiem, czy z tego wyjdziemy. Nie chciałem teraz zginąć, ale chyba zginiemy. Uff! O cholera! No, jeszcze chyba nie widzieliście kałamarnicy w akcji, tak więc teraz widzieliście. Teraz to widzieliście. Trzy. Udało mi się zabić aż trzy. Ale cud, cud! No cud, że przeżyłem, to dosłownie cud. Kurde, a zapomniałem o kałamarnicach, zlekceważyłem zagrożenie. Ale dobra, no... Och. Dobra. Trzeba się najeść, bo nasz bohater dość sporo kalorii spalił, walcząc z tymi potworami. Aha, trzeba by też nakarmić zgonka w sumie. Dobra. Okej, okay, dobra, ja w sumie wykorzystam, bo mam tutaj jeszcze sporo grzybów. Wykorzystam to na kolejne omlety. Ale kurde, no było blisko, było blisko. Mówicie, żeby sprawdzić, czy barwnik nie wyleciał? Tak, mam tutaj trzy barwniki. To w sumie poza barwnikiem chyba ma także w miksturach jakieś zastosowanie, o ile się nie mylę. Na pewno to się przyda. Na pewno to się przyda. Też chyba do tworzenia książek. Potrzebny jest ten tusz, o ile się nie mylę. Dobra, wracamy do pracy nad tym żarnem. No, będziemy pracowali w środku. Po prostu to, co się da, zrobimy w środku. No niestety, nie można tutaj lekceważyć. Okej, znowu coś ginie w pułapce. Zobaczmy. O, slimy. To jest minus, że te małe slajmy potrafią tu się przycisnąć. Okej, mamy kolejny łuk najwyraźniej. I w sumie, to się niedługo zapełni, widzę. Coś tutaj także trzeba będzie zrobić. Ale dobra, wracamy tutaj szybko do tego żarna. Czyli tak.
Tutaj mamy tą wodę. I niech to płynie, powiedzmy, tutaj. A, to jest maksymalnie płynie tu. Czyli to nam się będzie tutaj wszystko zbierało do jednego hopera. Jeden nam całkowicie wystarczy. Tak więc zróbmy coś takiego. Żeby to ładniej wyglądało też, to w sumie obudujemy. Czyli tu może przyjść to. I tutaj chyba zrobimy jakieś schódki po prostu, tak mi się wydaje. Tutaj chyba mamy schody. Na slajmy drzwi, mówicie? No tak, to by była dobra opcja. Dobra, dajmy tutaj pochodnie. Czyli tutaj po prostu schody. Żeby ładniej wyglądało, zróbmy coś takiego. I w sumie tutaj też wstawimy tutaj deski po prostu. Okej, jeszcze tutaj by się przydały deski. Ale już niemal gotowe. Okej, mamy tutaj nieco więcej drewna. Tyle powinno wystarczyć. Mister Niszu, dzisiaj wyprawa do Netheru. Jak tylko ogarnę to żarno, to ruszamy na wyprawę do Netheru. Chociaż tam nie wiem, czy... No tam nie byłbyś w stanie zrobić mapy. To jest tak chaotyczne, że nie sądzę, żebyś ci się udało. Nawet chyba nie ma co próbować. Ale dobra. Aha. Teraz tą drabinę trzeba przerobić, ale to wystarczy chyba, że zrobię coś takiego, nie? A tak, będziemy w stanie wchodzić. To więc nie ma problemu. Czyli z tej strony wszystko ogarnięte i w sumie zrobimy sobie przejście do tego, tak żeby mieć dostęp do żarna, po prostu wykuwając dziurę, powiedzmy tutaj. Oczywiście poczekamy na dzień, zanim tam wrócimy, bo nie chcę ryzykować jednak z tymi kałamarnicami. Okej, dajmy tu pochodnie, nawet dwie, tak na wszelki wypadek. Daleko mamy do poranka? No, jeszcze trochę. No, potwory cały czas tu giną. Jest coraz lepiej. Rybos, pytasz, co to jest to białe przy mięsku? To jest tłuszcz. To jest tkanka tłuszczowa. Jeżeli zje się więcej niż jest zapotrzebowanie, jeśli chodzi o głód, to się magazynuje w formie tkanki tłuszczowej. No, oczywiście nie można z tym przesadzać, ponieważ zbyt wiele tłuszczu i nasz bohater no, stanie się grubszy i będzie się wolniej poruszał. Po prostu. Tak więc ma to też swoje minusy. Dobra. Czyli tutaj wszystko mam ogarnięte tak naprawdę. I jedyne co musimy zrobić, to obudować to pomieszczenie troszkę z tyłu. W sumie to ja wykorzystam chyba kamienne półbloki, żeby to ten zbiornik wodny przykryć troszkę. Chyba 6 nam powinno wystarczyć. Mastero, jak to zrzucić? No, poprzez głód. Poprzez głód, tak mi się wydaje. Okej, za chwilę będziemy mieli wschód słońca. O kurde, z tymi kałamarnicami to kurde. Ciekawe, czy można oświetlić jakoś dno wody. Nie wiem, obudować szkłem pochodnie, czy być może te latarnie by podziałały. No sam nie wiem. No, przydałoby się, bo no, jednak te nabrzeża są dość niebezpieczne.
A, no albo Glowstone. No to faktycznie. Glowstone na pewno. Dobra, a wejdę tutaj, zobaczę z góry, czy tu jeszcze pływają ośmiornice. Będziemy widzieli, kiedy one znikną. Chyba mnie nie ściągną tutaj z dachu, co? Ale nie widzę żadnych. Dziwne, że tu się pojawiły, bo tu jest dość płytko. Ale dobra, mamy wschód słońca. Tak więc możemy chyba w miarę bezpiecznie wracać do pracy. Lordio, nie wiem, czy coś takiego jest. Sam nie wiem. Czyli tak, ja powiem wam tak. Po prostu zrobimy tutaj przejście i tu zbudujemy niewielkie pomieszczenie właśnie na obsługę. O, kurde, ciągle tu jest kałamarnica, widzicie? Będzie jeszcze agresywna? Zabijmy ją szybko. Z jedną to jeszcze mogę walczyć, ale jak jest ich więcej, jak jest ciemno, ale to jest strach, normalnie strach. Dobra, wracamy więc tutaj do roboty. Nie potrzebujemy tutaj wielkiego pomieszczenia, tak naprawdę to bardzo, bardzo małe. Czyli to żarno będzie sobie tutaj mieliło i wszystko będzie wrzucane, tak jak mówiłem, do tej wody i sprowadzane tam do naszego hopera. No w teorii nic się nie powinno marnować, ponieważ no tak jak mieliśmy wcześniej, to bardzo dużo się po prostu marnowało. Dobra, doróbmy tutaj jeszcze może troszkę podłogi, żeby ładniej wyglądało. Czyli zróbmy coś takiego. I tu też podłogę. I obudujemy to po prostu kamieniem na szybko. Ja tam może poza kamerą ten budynek upiększę, ale dzisiaj nie chcę was zanudzać na śmierć. Musimy wrócić do Netheru. Możemy się pozbyć, czyli tutaj musi być nieco wyżej. A zróbmy coś takiego, powiedzmy. Czyli jeszcze tylko tutaj. Okej. Dobra, zrobione i za chwilę zrobimy test. Zanim wyruszymy do Netheru, to przetestujemy tak na szybko. Czyli tutaj mamy to pomieszczenie. Dajmy pochodnie, bo tu potwory mogą się w sumie generować. I tak, mamy tutaj dostęp do żarna, które tak jak mówiłem będzie wrzucało wszystko do wody na dole. Tutaj mamy włącznik, no i załadujemy tutaj troszkę zboża. Zobaczymy, na ile to jest efektywne. No bo idealnie chcemy mieć 100% efektywność. No wcześniej traciliśmy bardzo dużo materiałów. No zobaczymy, jak to pójdzie tym razem. Czyli zmielimy powiedzmy 20 jednostek zboża i powinniśmy mieć z tego 20 jednostek mąki. No nie wiem, być może upieczemy z tego na szybko chleb. A, tutaj mamy w sumie już pełno tego zboża. Dobra, idziemy to załadować, odpalimy maszynerię i zajmiemy się w tym czasie czymś innym. Czyli wkładamy do żarna 20 jednostek zboża. Ja na razie to wykuję, zobaczymy czy to faktycznie działa jak należy. Włączamy. To się mieli.
nie wiem, tutaj nie widać za bardzo, ale powinno to wszystko wpływać. O, wpływa, widzicie? Czyli tu powinno być 20 jednostek mąki. No zobaczymy, czy to faktycznie... Czy faktycznie będzie to działało jak należy. No zobaczymy. Dobra. Czyli tak, przygotujmy się w tej chwili do wyprawy do Netheru. Wszystkie zbędne rzeczy szybko poodkładam. Aha, wysiejmy także w sumie zboże na szybko. I w sumie wam powiem, że do Netheru to ja chyba zabiorę także skrzynię. Po prostu jeżeli będę gdzieś tam no, na ryzykowny wypad wyruszał, to w tej skrzyni będę mógł pozostawić, no nie wiem, diamentowy ekwipunek na przykład. No nie wiem, chyba to ma sens, nie? Nie ma co ryzykować. Dobra, tymczasem odkładamy resztę tych zbędnych rzeczy. Czyli redstone będzie tutaj. Hoppery także tutaj odniesiemy. Dobra. Te wszystkie redstone'owe rzeczy, także ich nie potrzebujemy. Czyli mamy pełno kamienia. Mamy także pełno węgla, jak widzicie. Mnóstwo węgla. Żwir możemy ułożyć tutaj. Tak więc zrobimy z tego szybko pochodnie, ale to będziemy potrzebowali więcej patyków. Zrobimy to ściszę na ten czas troszkę. Czyli najbardziej, no bardziej efektywny sposób na robienie patyków to jest cięcie tego na mniejsze elementy. Rangers, sugerujesz parasol nad wiatrakiem? Znaczy twórca moda o tym pomyślał. Faktycznie wiatrak wtedy nie zostanie zniszczony, ale też nie generuje energii. Tak więc niestety takie coś odpada. Dobra, mamy pełno patyków. Robimy z tego... O, mamy ponad 50 pochodni, to spokojnie wystarczy. Spokojnie na nasze potrzeby to wystarczy. Przyda nam się jednak więcej pożywienia. Zobaczmy, jak tam nasze żarno. Ok, wszystko zmielone. Wszystko zmielone, tak więc zobaczmy. Powinno być idealnie 20 jednostek mąki w naszym hopperze. I jest, ok. Czyli no jest to dużo lepszy wzór, w tej chwili nic się nie marnuje. No jest troszkę bardziej upierdliwie, bo musimy tutaj biegać na tył. Ale działa. Tym razem działa to jak należy. Dobra, w sumie to ja wypiekę z tego szybko chleb, zobaczmy. Dobra, węgiel odłóżmy tutaj. Jak widzicie, mam także troszkę żelaza, sztabkę jeszcze. Nawet nie jest źle, ja zdobyłem troszkę zasobów poza kamerą. I dobra, wrzucimy tutaj, niech się wypieka chleb. Do tego nie potrzebujemy chyba aż tak dużo drewna. W sumie nawet nie wiem dokładnie ile. Ale dobra, niech to się tutaj wypieka. W Netherze ziemia nam się niezbyt przyda, ponieważ... Gasty i tak mogą ją niszczyć. Tak więc... No, to jedno odłożymy tutaj. I właśnie, kolejna rzecz. Moglibyśmy w sumie powrócić do Patrodakinu. No bo ci wieśniacy skupują ziemię. Nie wiem, pełno tego mamy. I moglibyśmy jednego z nich awansować poziom wyżej, na przykład. No, zyskując przy tym nieco szmaragdów. No, taki kolejny plan. No, to jednak jest na przyszłość. Dobra, nożyce, te zużyte nożyce mogą powrócić tutaj, podobnie jak ten miecz. Czyli mamy kamień,
Mamy nieco pożywienia. Mamy pochodnie. Tutaj mamy jeszcze więcej tych omletów. No, zróbmy sobie jeszcze kilka kanapek. Powiedzmy z wołowiną. I powracamy za chwilę do Netheru. Do Netheru. Jeszcze ostatni raz zajrzę do pułapki i nie wiem, może jednak wyłączę lepiej młyn, co? Na czas tej ekspedycji. No bo tutaj może pojawić się teoretycznie burza. Pełno potworów tu ginie. Dobra, na razie deaktywuję młyn. Dobra. I ruszamy. Dassasyn, pytasz, co będziemy mogli stworzyć za pomocą neterowych brodawek? Znaczy, to jest główny składnik potrzebny do mikstur. Praktycznie do każdej mikstury potrzeba właśnie tych grzybów. Zakręt mówi, że gdybym podstawił pół blok pod piłą, to czy slajmy by przechodziły? A nie, musiałbym poeksperymentować. Być może faktycznie by to pomogło. Okej. Okay. Tak więc wracamy do piekła. Wracamy do piekła. I wracamy w to miejsce, w którym no, ostatnio dość niefortunnie upadłem. Dobra, żeby było... Wykorzystajmy tutaj pół bloki, żebyśmy nie tracili niepotrzebnej energii. Czyli wracamy w tamto miejsce, gdzie ja zrobiłem to zejście niewielkie. To było, zdaje się... Nie, nie tu, tylko tutaj. I dobra, ja wam powiem tak. Weźmy kamień. W sumie i ja zbuduję taki tutaj taką nie wiem, strażnicę, powiedzmy. No tutaj jednak najpierw obudujmy jeszcze, żeby było bezpiecznie. Całe to przejście. No dobra, no nie będzie pięknie, ale będzie funkcjonalnie, to głównie o to chodzi. Czyli rozbudujmy to nieco bardziej. Tutaj tak. I tak. Dajmy także... Tak. I tutaj jakieś, powiedzmy, takie pojedyncze wyjście. Ale szybko, szybko pozbywamy się tego kamienia, niestety. Ale dobra, no będziemy mieli tak tutaj już taką bazę wypadową, że tak powiem. I dobra, ja powiem tak, ja ruszę na szybki rekonesans w poszukiwaniu Soul Sandu. Tyle wam powiem. I zostawię tutaj, nie potrzebuję do tego kilofu. A więc to zostaje tutaj. Szybko coś tylko przekąsić. Dajmy także pochodnie w sumie. I ruszamy. No miejmy nadzieję, że tym razem przyniesiemy coś ciekawszego niż żwir. Tak jak to było ostatnio. Czyli okej, tam mamy kolejnego gasta. Czyli być może pójdźmy w innym kierunku. Zobaczmy tutaj. Żeby łatwiej było wrócić, oświetlmy to. I będę tutaj pochodnie zostawiał, tak żeby się nie zgubić. Okej, tam mamy kolejne gasty. Magmowego slajma. Tu coś mamy, ale to jest chyba żwir. Kwarc? Nie potrzebujemy w tej chwili. Świnioluda ze złotym mieczem. No właśnie, można złoto farmować, że tak powiem, na... Okej, chyba musimy tego slajma pokonać, widzę.
Kurde, wytrzymały. Ile on ciosów bierze? A dobra. O cholera, podpalają. No ale dobra, jesteśmy chyba bezpieczni. Poczekajmy aż troszkę się wyleczymy w sumie. A zobaczmy, co wy napiszecie. Zaboreusz mówi, że jak znajdę twierdzę, to będzie fuks. Znaczy, to nie będzie fuks. Znaczy, trochę tak. Znaczy, mamy sposób, żeby pomóc sobie w szukaniu twierdzy. No, zaraz wam pokażę. Potrzebujemy do tego właśnie Soul Sandu. Okej, wciąż mamy tu te slimy. O, jest troszkę niebezpiecznie. I trzeba uważać tu na te kurde slimy. Tam jeszcze chyba ich trochę siedzi. No i nasze wełniane ubranie już niemal zniszczone. Być może już czas jednak przejść na skórę. Tak mi się wydaje. Zaboreusz, statyw alchemiczny mamy. Udało nam się go znaleźć jakiś czas temu. W trakcie jednej z ekspedycji w chacie wiedźm. Dobra, no zobaczmy. A tu mamy jeszcze jedne. Kurde! O cholera, to boli. Okej. Dobra. No, zlekceważyłem te slimy, wam powiem. I teraz powiem tak. Fajnie by było wrócić jeszcze tego samego dnia do bazy. Naprawdę fajnie by było. Ponieważ moglibyśmy wtedy odzyskać przedmioty. Moglibyśmy odzyskać przedmioty, wam powiem. Ale to musielibyśmy działać bardzo szybko i ruszyć od razu w dobrym kierunku. No zobaczmy, spójrzmy na mapę. Mamy tutaj szczęśliwie mapę od Mistera Niszu. Która może nam w tym pomóc. No, zobaczymy. Czyli tak, no pierwszy rzut oka jest tak, mówi nam, że jesteśmy na zimowych pustkowiach, co by sugerowało kierunek na wschód od naszej bazy. Czyli, no nie wiem, kierunek zachodni chyba, co? No, tak jak mówię, jeżeli uda nam się wrócić tego samego dnia, to wszystkie przedmioty odzyskamy. No ja szczęśliwie diamentowy kilof odłożyłem właśnie do skrzyni. Dobrze zrobiłem, sami widzieliście. Ale dobra, szybko rozejrzymy się po raz kolejny po okolicy, tak żeby no tu nie tracić czasu tak naprawdę. Ale wydaje mi się, że kierunek zachodni to będzie słuszny kierunek. Czyli tu mamy wschód? A, dobra, już wszystko jasne. Wszystko jasne, mamy tutaj naszą bazę. Ale ja nie będę nawet do niej zaglądał, ruszamy od razu. Od razu na zachód. Czyli byliśmy tutaj, mamy tutaj naszą bazę wypadową. No tam teoretycznie mógłbym zdobyć kilka... Mógłbym tam pójść i... no tam jest troszkę pożywienia, kilka narzędzi. Ale nie chcę tracić czasu. Nie chcę tracić czasu, ruszamy od razu na zachód. No, fajnie by było wrócić na czas i wszystkie te rzeczy odzyskać. I tutaj za chwilę powinniśmy natrafić na wodę, z tego co pamiętam. Czy ja idę w dobrym kierunku? Spójrzmy szybko na mapę. Chyba tak. Nie, no cały czas idę na zachód. Czyli powinniśmy za chwilę mieć słoikowy las, te bagna. A, Pitrik 300, w sumie dobrze mówisz. Faktycznie.
Te świnioludy podnoszą przedmioty. A. Kurde. No niestety. Może tak być. Może tak być. No zobacz. O. Kurde, creeper? Jakim cudem on się wygenerował? Dobra, spróbujemy go zignorować chyba. Ominąć szerokim łukiem. Nie mam żadnej broni ani nic. Okej, okay, mamy bagna. Kurde, nie wiem czy zdążymy na czas. Wrócimy do bazy. Wrócimy do bazy, ale nie wiem czy odzyskamy przedmioty. Kurde. Dobra, walnijmy tutaj skrótem. Słońce już zachodzi. Kurde, czy zdążymy w ogóle przed zachodem słońca do bazy? To jest dobre pytanie. Jeżeli nie, to prawdopodobnie będzie kolejna śmierć. No, zobaczymy. No, widać już naszą bazę. Tylko czy uda nam się tam dotrzeć? No, to jest dobre pytanie. Widać już płomienie naszej wieży. A także nasz młyn. Ale zaraz pojawią się potwory. No to będzie takie na styk. Ten powrót będzie dosłownie na styk. Dobra, zanim ruszymy do portalu, to będę musiał coś zjeść. W sumie. Ale tak czy inaczej, już chyba po przedmiotach podejrzewam, no zobaczymy. Dobra, jesteśmy bezpieczni. Teraz szybko coś wszamać. Mamy tutaj coś gotowego, chleb. Dobra, weźmy kilka tych steków, po prostu. No, wracamy do portalu. Nie wiem, być może w Netherze jakoś czas się zatrzymał i te przedmioty jeszcze będą, no zaraz zobaczymy. Zaraz się przekonamy. Są przedmioty, są przedmioty. Okej, okay, tylko pytanie, czy pigmeni czegoś nie podnieśli, ale chyba wszystko jest. Chyba wszystko mamy. I ten kurde slime pieprzony ciągle tutaj się panoczy chyba. Tam mamy jeszcze topór. A to kamienny topór. No dobra, ej, no. No spoko, niezły comeback w sumie, no wam powiem. I mamy tutaj także, surowe tajemnicze mięso. Surowe tajemnicze mięso. Ciekawe skąd to mięso. Dobra. Lepiej o tym nie myśleć. Okej, okay, no badamy, więc wracamy do badania Netheru w takim razie. Ale nie, no kurde. Już myślałem, że się nie udało, ale jednak, no widzicie. Dobra, czyli możemy korzystać z tego miecza. Szybko to posegregujmy. Dobra, moi drodzy, wracamy. Wracamy i badamy Nether. No mam nadzieję, że lepiej pójdzie tym razem. Nie będziemy lekceważyli tych magmowych slajmów. No się zdziwiłem. Myślałem, że to będzie podobny poziom trudności co zwykłe slajmy, ale najwyraźniej nie. Dobra, ekwipunek. Aha, kilofu i tak nie używamy w tej chwili. Dobra, cały czas słyszę jednego z tych małych slajmów. Musimy się pozbyć tej plagi. Dobra. Ogarnięte. Słychać też oczywiście gasty. I okej, okay, idziemy, no badamy ten kierunek co ostatnio, czyli gdzieś tutaj. Czyli ja stawiam tutaj w pewnych interwałach pochodnie, tak żeby potem szybko wrócić. No właśnie. Mamy kolejnego slajma. Dobra, pójdźmy więc być może w innym kierunku. Dobra, tu mamy straszliwą przepaść, z tego co widzę. Tam moglibyśmy zejść na dół. Być może to jest dobry pomysł. Pochodnie.
pochodnie i kamień lepiej mieć w pogotowiu, tak żeby się w razie czego obudować. Dobra, weźmy też ziemię w rękę. Czy ja słyszę slajma? Nie, chyba mi się wydawało. Dobra. Ja teraz oczywiście nie będę w stanie czytać czatu, bo... No sami wiecie, to musi być pełne skupienie, koncentracja. Czy coś tu ciekawego mamy na tej półce skalnej? Nie, to wszystko idzie w dół do lawy. Nie, nic tu ciekawego nie widzę. Tam mamy gasty kolejne. O, a tu widzicie? Tutaj mamy nasz pomieszczenie z portalem. Mamy widok na nasze pomieszczenie z portalem. Mamy glowstone. Tylko nie wiem, czego potrzebujemy w tej chwili. Nie wiem, czy ryzykować. Potrzebujemy soul sandu. To jest główne, czego potrzebujemy. Dobra. Czyli ta okolica zbadana. Nie wiem, zobaczmy. Tutaj to są zwykłe grzyby. Nie ma co ich zbierać. Tu też coś na dół prowadzi, ale nie wiem, czy jest sens tam iść. Gasty. Okej. Dobra, idziemy tu. Ja teoretycznie mogę odbić te ich pociski mieczem, ale nie wiem, czy ryzykować. No, udało się. Być może uda mi się od... A, właśnie. Raz go odbijam, a raz nie. Gdyby mi się udało odbić go w gasta, to być może bym go zabił. Tylko czy to jest warte ryzyka? Ciężko będzie. O cholera. Odwrót, odwrót, coraz więcej gastów, odwrót. I tutaj jesteśmy bezpieczni. Kurde, jak to ugryźć? Nigdzie tutaj Soul Sandu w okolicy nie widziałem w sumie. Nie, zbadajmy ten kierunek może. O, a to nie jest Soul Sand przypadkiem? Brązowy, nie? Tylko jak tam dotrzeć? Kurde. To jest Soul Sand. Potrzebuję troszkę soul sandu. To jest jedyne, czego ja potrzebuję w tej chwili, tak naprawdę. Okej, okay, pomyślmy. Kamień. Jakiś pomost z kamienia. Może? Dobra. Zróbmy tutaj zejście. Okej, okay, dobra, już daleko nam nie brakuje, tylko czy my tam dotrzemy, kurde, te gasty ciągle latają wszędzie. Trzeba będzie spróbować, no cóż. Przynajmniej, no wiemy, że gasty tego kamienia, tego kamiennego rusztowania nie zniszczą. No, jesteśmy prawie na miejscu. Okej, okay, nie ma fireballa. To może być problem. Ale dobra, no jesteśmy niemal na miejscu. Zacznijmy wydobywanie tego soul sandu. Okej, okay, widzę, że on na dół nie zlatuje. A! Oj.
Dobra. Dobra, dobra, wracamy. Myślę, że tyle nam z tego wystarczy. Tak jak mówiłem, potrzebujemy tylko odrobinkę. Nie. Nie mam do końca zbudowanego pomostu powrotnego, że tak powiem. Co może być pewnym problemem? O cholera. Kurde. No niestety.